drodzy, witam Was prosto z Okęcia, z lotniska w wyjątkowym filmie. Lecicie ze mną w pierwszą pandemiczną podróż, także mam nadzieję, że uwiecznię cały ten proces dostawania się do innego kraju drogą lotniczą. Jestem mega podekscytowana i zobaczymy, co nas czeka. Dobra, kochani, jeden pan sprawdza bilet, drugi pan robi zdjęcie. Ja mam jednorazową maseczkę specjalnie na ten lot. Idę na kontrolę bezpieczeństwa. No dobra, idziemy dalej. Była dezynfekcja, teraz boarding pass. Słuchajcie, jest tak pusto. Ups. Chciałam powiedzieć tylko, że jest tak pusto, że tak mogę podróżować. Już tak powiem, strach ma wielkie oczy. Zajęło to, moi drodzy, dosłownie sekundę. Mam jeszcze ponad godzinę do odlotu. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać przez tą maskę. W każdym razie może się do Was odezwę z Wiednia, bo nie mówiłam, że lecę do Wiednia. Idę teraz do łazienki napełnić moją butelkę z filtrem i zobaczymy, co jeszcze mnie czeka. Udało się, zapytajcie i jest totalnie za wcześnie. Doleciałam, moi drodzy. Dam znać z miejsca, w którym nie będę miała maseczki, bo te nagrania możliwe, że na nic się zdadzą. Właśnie kupiłam bilet, słuchajcie, i lecę na kolejkę. Ta-dam. Słuchajcie, w samolocie wypełniałam taką kartę bezpieczeństwa, której nikt do mnie nie wziął, więc nie wiem, o co chodzi. Kupiłam teraz szybko bilet i jestem w S7, czyli w kolejce do centrum i jadę odebrać klucze do mieszkania. Także jaram się, w ogóle super szybko to wszystko poszło. To jest dopiero 15 po 6. Dzień dobry, oficjalnie witam w Wiedniu. Jest przepięknie, cudowny wieczór, a miało być brzydko, miało padać. Odebrałam klucze do mojego apartamentu, moi drodzy, jest naprawdę tak malowniczo. Idę się zakwaterować i potem wychodzę do sklepu i po jakąś kolację. I zaraz Wam powiem, co ja to w ogóle robię, bo jeszcze tego nie zdradziłam, a mam taki piękny teraz widok, patrzcie. Po prostu coś cudownego. Wow, pięknie. I tutaj jak pięknie. Przysięgam, słuchajcie, zapomniałam, jak to jest pięknie. Byłam w Wiedniu na moich urodzinach 20 albo 21, już nie pamiętam. I dokładnie byłam w tym parku, po którego przechodzę, przysięgam. Ale jaja. Boże, jak pięknie. Zobaczcie, zobaczcie. Słuchajcie, to jest moja dzielnia. Normalnie padłam. Coś pięknego. A ja idę tu. Zaraz za rogiem jest nasz apartament. No dobra, dotarłam. Otwieram i nagrywamy, moi drodzy. Jak coś mi się stanie, to z Wami. Czy ja Wam się w ogóle pokazałam? Dzień dobry, oto ja w bardzo klaustrofobicznej windzie. Jestem ciekawa, z której strony wysiądę. Jak myślicie, prawa czy lewa? Ja myślę, że tu. Ha. Dobrze myślałam, dobrze. Teraz trzeba z tym wyjść. Uwaga. To nie tutaj, to nie tu. Idziemy jeszcze wyżej. Idziemy. Słuchajcie. Robimy to razem. Uwaga. Dzień dobry, dzień dobry. I witamy. Witamy. Coś tutaj się dziwnego zadziało. Nie wiem, dlaczego to jest jakieś pranie. Ale nie będę marudzić. No, jest nieźle. Jest pięknie. Jest tak gorąco, muszę to pootwierać. Dobra, nauczyłam się otwierać okno i patrzcie na to.
Wow! Tak, jest cudownie. Dobra, kochani, oto ja na klatce schodowej, pięknej, wiedeńskiej. Idę sobie po kolację i w końcu wam powiem, o co chodzi. Jestem w Wiedniu spotkać się z moją przyjaciółką z Estonii, z kart. I plan był taki, żeby spotkać się gdzieś i kart pewnego dnia, już w trakcie pandemii, zaproponowała mi Wiedeń, ponieważ szykowała się na wyjazd właśnie tutaj, ponieważ będzie tutaj pisać książkę. I kupiłyśmy bilety i udało się. To tyle. Jest tak ciemno, że muszę się sam wyłączyć. Powiem wam, że w ogóle dzielnica premium, wiadomo, ale wygląda to tak, jakby miało zacząć lać, albo jakby miało zejść słońce. O, tutaj już trochę mniej malowniczo. Nie no, wygląda jakby miała być jakaś ulewa, więc ja lecę po moje jedzonko i wracam sobie do mieszkania. Jeszcze chciałam wam powiedzieć jako ciekawostkę. W ogóle to pewnie jak kart przyjedzie, przylatuję jutro rano, to będę mniej do was gadać, bo wiadomo, będę po prostu sobie zwiedzać, więc pewnie w najbliższych dniach będzie dużo pięknych widoczków i jedzonka, mało gadania, więc teraz się nagadam na start. W ogóle cudowne doświadczenie wyjechać, podróżować. To jestem tak szczęśliwa, taka wdzięczna, w ogóle no nie mogę tego opisać. Także super, że jesteście ze mną, to jest tak pięknie. Także w ogóle Wiedeń mnie przywitał słońcem, a teraz mi chce to zabrać. Nie no, żartuję, chciał zrobić dobre wrażenie, więc będzie ulewa jak nic, także ja się spieszę. I chciałam tylko wam powiedzieć jedną ciekawostkę, że odkąd wysiadłam z transportu publicznego, tutaj już, to usłyszałam polski 4 razy. Żadnego innego języka nie usłyszałam. Usłyszałam 4 razy polski, także czuję się jak w domu. No ja po prostu nie mogę, to jest tak pięknie! Gdzie może iść Karolina? Pierwsze co? Pojechała do LA. A tu mamy najsłynniejsze wegańskie lody. Przysięgam, że ja się tak cieszę, że tu jestem na kilka dni, bo... A, w ogóle jestem do wtorku wieczora, bo to jest zbyt dużo, zbyt wiele wspaniałości. Jedzonko jest ze mną, w eko-opakowaniu. No, życie nie mierać. Jedzonko wygląda pięknie, aczkolwiek jest tak typowe instagramowe, że w ogóle totalnie na spontanie to wybrałam. Nazywa się Hollywood Hills i módlmy się, żeby było dobre, chociaż widzę hummus, ostatnio jadłam go strasznie dużo. Nieważne, nie marudzę, zajadam i odpoczywam. Zwracam honor tej sałatce. To było intuicyjne, trochę bezmyślne rozwiązanie. To jest, chciałam powiedzieć, wybór. To był wybór, dosyć taki nieprzeanalizowany. Ona jest pyszna. Tutaj mamy tempeh, świetnie zrobiony. Chrupiącą cieciorkę, świetnie zrobioną. Cudownie ugotowaną kaszę i komosę. No szpinaczek, pomidorki, hummus, pestki, ale to jest po prostu, ja nie wiem, czy to są po prostu świetne jakości składniki. Zaznaczę, że zapłaciłam 113 euro, ale tak sądzę, że po prostu to jest naprawdę wysokiej jakości, bo jest pycha i na górze jest majonez. No, w każdym razie, nie wiem, czy wam powiedziałam, w końcu nie znalazłam sklepu, więc jutro rano też lecę gdzieś coś zjeść. Rano. Well. A teraz oglądam sobie serial Zaka Efrona. Bardzo polecam podróże z Zakiem Efronem. Nic, czego się można spodziewać. Jestem po prostu pod wrażeniem. I siedzę sobie w oknie z tym pięknym widoczkiem. I'm ready. Even though it's raining, I love it still. Kochani, dostałam od mojej przyjaciółki cudowny prezent. Nie wiem, czy kojarzycie to zdjęcie z mojego Instagrama, ale namalowała mnie. No to jest coś niesamowitego. Już mi się dziwnie mówi po polsku, kiedy wiem, że drogosław mnie nie rozumie. I to jest, słuchajcie, mega sentymentalna rzecz, czyli czekolada z edynburskiej czekoladziarni. I'll just hold you and you like, you pretend that you get it. Moja przyjaciółka rozumie troszeczkę, ponieważ uczyła się rosyjskiego, right? Did you get it? Yeah, exactly. Więc idziemy sobie na jakieś śniadanie. Jestem w tej okolicy, gdzie wczoraj widzieliście mnie z walizką koło ratusza. Cudownie nie pada i oczywiście pokażę wam zaraz przyszłość. I got the ratusza part. Ah, rat house. Yeah? Like, I can't even help. Like... Oh, and I tried to take a picture, but I hated the tram lines. Oh, they... No, słuchajcie, wróciłyśmy do LA na smoothie bowle i kawę. Jest po prostu wspaniale.
tutaj mam mojego człowieka, dali nam nawet, słuchajcie, pankejki do serwowania, dali nam szejka, polecam to miejsce całym sercem. Słuchajcie, przyszło nasze jedzonko, zamówiłam sobie acai bowla, który jest wielkości po prostu obiadu. Tutaj mamy awokado, do tego wspaniałe kawki i jest po prostu przepięknie. This is my favorite style of buildings. Literally. I could move in if it was like 100 times smaller. Am I in the middle? Yes. Middle, middle? Yes. Really? Okay. Anyway. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, które pamiętam sprzed 4 lat i w ogóle pamiętam Wiedeń jak przez mgłę, bo dosłownie zwiedzaliśmy przez 2 dni, po prostu szliśmy dużą grupą. A to jest mój ukochany rodzaj budynków, czyli właśnie oranżeria i przejaśnia się, więc mam nadzieję, że wyjdzie dla nas słońce, a my w międzyczasie się będziemy przechadzać po Starym Mieście w drodze do Belwederu, żeby obejrzeć obrazy Klimta. Witamy w Belwederze, idziemy do pana Klimta. Ta-dam. Siemanko. Witamy w Królestwie Gustawa Klimta. Jest tutaj po prostu przepięknie. Proszę Państwa, mamy tutaj mistrza w swej okazałości. Cudownie, kiedy jest tak mało osób. Słuchajcie, mam mega dziwną obserwację, ale czuję się o wiele bardziej bezpiecznie w maseczce, w sensie bardziej komfortowa. Tutaj nie ma obowiązku bycia w maseczce, ale ja ją zakładam. Nie wiem, czy to widać, ale wszystko to od tej linii to jest malowidło. A wygląda jakby było w tym wymiarze, jakby to była część sufitu. Niesamowite. Wow, so monumental, but so like delicate at the same time. Słuchajcie, idziemy w końcu na naszą obiadokolację. Ups! Miał być obiad, ale trochę nam zeszło. Idziemy do miejsca, które polecało wiele osób, czyli do Veggies i miejmy nadzieję, że będzie smacznie. Moja kurtka bardzo nie chce zostać na mnie. W każdym razie jest cudownie, wyszło słońce, więc jestem przeszczęśliwa. I od razu zrobiło mi się lepiej, bo jednak jak jest ponuro, to bardzo to na mnie, moi drodzy, wpływa. Zamówiłyśmy, słuchajcie, cudowności. Mam talerz steka z risotto i z awokado. I tu mamy jakiś taki meksykański czy brazylijski bowl. Już sama niestety nie wiem, także wybaczcie mi ignorancję. Słuchajcie, próbuję steka. I'm kinda scared. Chciałam tylko powiedzieć, że było bardzo średnie. Zjadłyśmy do końca, jest mi smutno. Nie przychodźcie tu. Tylko jeszcze kilka słów ode mnie. Nie chcę tak strasznie cisnąć tej restauracji, bo podobno ona słynie z burgerów. Ale pani kelnerka nie współpracowała ze mną, nie poleciła mi nic, więc może goszą na tym gorzej. W każdym razie idziemy sobie teraz, jest pięknie, idziemy na lody. Kochani, oto słynna katedra. Słuchajcie, przyszliśmy do tej samej lodziarni, którą mamy niedaleko siebie, bo ich jest milion po prostu. Idziemy po lody. Boże, cudownie. Słuchajcie, mam Black Forest, czyli stracciatella z owocami leśnymi i orzechy włoskie i jestem w raju. Chciałam wam tylko powiedzieć na koniec dzisiejszego dnia, bo już mamy 8:30, że lody były boskie. Podobno weganista to jest super znana rzecz i na koniec ja i przepiękny, przepiękny budynek numer 1500. To jest Cafe Central, czyli jakaś bardzo znana kawiarnia, która wygląda po prostu uroczo. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, poniedziałek 8 rano. Jest najpiękniejszy, najcieplejszy, najwspanialszy poranek na świecie. I idę po zakupy spożywcze, żeby zrobić śniadanie. Jest całkiem głośno, jesteśmy tutaj w okolicy ratusza. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Jest po prostu najpiękniej na świecie.
No, w każdym razie nie wiem jak wy, ale ja w Berlinie nauczyłam się chodzić po ulicy w piżamie, więc mam na sobie dłoń piżamy, a tak naprawdę nie chciałam obudzić mojej przyjaciółki, więc nie chciałam wchodzić do pokoju. Chodźcie, supermarket bio. Atakujemy. Zajrzałam fejla, tamten był zamknięty, więc idę w drugą stronę ulicy. Dobra. 100 lat później, dosłownie, wróciłam i mam mleczko do kawy, kupiłam nam dwa różne twarożki, bo moja przyjaciółka jest uczulona na orzechy i na soję, a to jest sojowe dla mnie. Będzie do tego pomidorek, bajgle, pietruszka i owoc, także zaraz wam wszystko pokażę. But this is so cute. I wouldn't even know it's parsley. Kochani, zrobiłam nasze skromne śniadanko. Mamy bajgle z twarożkiem i z pomidorem oraz pietruszką. Są jeszcze owocki i kawa z mlekiem kokosowo-ryżowym. A widok mamy taki. Kochani, taki widok nie może się znudzić. My idziemy do Kunsthistorisches Museum. Dzisiaj ma być 30 stopni, jest przepięknie i po prostu jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, a nasze śniadanko było po prostu przepyszne, lepsze niż restauracja. Pozdrawiam. Wygląda to, słuchajcie, mega pięknie i tak samo z drugiej strony. Dzień jest po prostu rozkoszny. No to zaczynamy, moi drodzy. Okej, wracamy. Wow. Słuchajcie, byłam ostatnio na warsztatach u Maji poza ramami. I właśnie te obrazy, konkretnie te obrazy były omawiane. To jest coś niesamowitego. Ja uwielbiam. Wiem, kiedy stałam się osobą, która wiecznie dzieła sztuki w muzeum. Wow, zobaczcie, jak to jest pięknie. Coś wspaniałego. Można się tutaj poczuć naprawdę księżniczkowo. Coś pięknego. Mam trochę głupawkę, przyznam się szczerze. Bardzo fajny plac, słuchajcie. To się nazywa jakby taka dzielnica muzealna, taki square muzealny. I tutaj są różne muzea, bardzo mi się tutaj podoba. Jest super fajna, eklektyczna właśnie mieszanka stylów. I nawet tutaj można zjeść wegańskie lody. Weganista pozdrawia. It's here. I think it's here. I don't know why. Is it here? It's either here or the next one. Okay, let's see. Słuchajcie, historia życia. Pamiętam, jak byłam w Wiedniu te parę lat temu. I szłam uliczką i zobaczyłam wegańską kafejkę. Mówię, Boże, co za wspaniałe miejsce. W ogóle jak to pięknie wygląda w takim randomowym miejscu, w ogóle na Starym Mieście. I teraz idziemy do takiej miejscówki, która się nazywa Simply Raw Bakery. I właśnie zrozumiałam, że to było tutaj. Także powroty. To jest najpiękniejsza ulica ever. To wygląda kraj. Słuchajcie, przyszły nasze pyszności. Jest ciacho, jest kawa, jest pięknie. To było pyszne. Play. Is it playing? Chciałam powiedzieć, słuchajcie, że to było wspaniałe doświadczenie. Idziemy sobie teraz jeszcze pospacerować po okolicy. Potem idziemy na wegańskie jedzonko austriackie. Autentyczne, także jestem mega podekscytowana sznyclem. No, trochę zaszło słońce, ale jest po prostu błogo i tak cudownie jest podróżować. Och, nie mogę się nacieszyć z tym, jak jest super. Żałuję, że nie znam, słuchajcie, całej historii, ale to jest słynna kanapkarnia Trześniewski, w której byliśmy też parę lat temu. Patrzcie. Uwaga. Są nawet wegańskie opcje. Słuchajcie, tutaj jest taki hotel. Uwaga, spójrzcie i powiedzcie, co widzicie. Bo jak dla mnie to jest hotel koronawirus. No nie wygląda to zbyt fotogenicznie, ale się nazywa lokalne jedzonko. Słuchajcie, no zieleniny nie uświadczymy. Tutaj mamy sztycel, tu mamy Cordon Bleu. No, jest pięknie, pięknie. Proszę Państwa, sklep z ajurwedyjskimi rzeczami, więc wchodzę, chociaż nie wiem po co, ale czuję, że powinienem. Oh my god, the smell. Słuchajcie, mała recenzja, jedzonko fajne, bardzo lokalnie. No nie powiem, że jakoś przepięknie urządzone miejsce, nie żartuję. Mega fajny klimat, domowe jedzenie, totalny taki comfort food, więc sznycle, jakieś jeszcze inne lokalne, no w sensie austriackie potrawy, sądzę, że niewiele osób w Wiedniu je sznycla. Także najedzone, smakowite, trochę brakowało sałatki, ale no nic, mamy piękny, piękny wieczór, chodzimy sobie. Jutro już jest mój ostatni dzień, nasz ostatni dzień. Wracam do wieczorem, także jeszcze parę jakichś tam
gastroprzygód się zdarzy. Natomiast dzisiaj jeszcze sobie popatrzymy na piękne budynki i nacieszymy się wolnym dniem. Moi Państwo, czas na pikniczek. Jest kombuczka, jest trawka i jest słońce. Witam serdecznie. Nie wiem, jak wygląda ten kadr, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że dostaję od Was pytania teraz, kiedy już tam na Instagramie coś pokazuję, że jestem w Wiedniu, jak wygląda ta sytuacja z koronawirusem. Generalnie wszystko jest okej i tutaj nie ma obowiązku noszenia maseczek, ale sporo osób ma maseczkę w sklepie czy w muzeum i jest to dobrowolne, z tego co wiem. No nie jeździmy transportem publicznym, ale tak jak widzieliście w kolejce, chyba Wam pokazywałam, jak jechałam z lotniska, to miałam na sobie maseczkę i w ogóle staram się raczej zakładać maseczkę też z przyzwyczajenia. Natomiast w ogóle jakby atmosfera jest mega wyluzowana, nikt z obsługi restauracji niczego nie zakłada. Natomiast na pewno jest pusto. W sensie pamiętam ten Wiedeń sprzed kilku lat i no to były tłumy ludzi, a teraz rzeczywiście wydaje mi się, że w większości są to lokalsi. Jeśli chodzi o turystyczne miejsca, to jest dużo przestrzeni i jest to mega komfortowe. Także mogę tylko powiedzieć, że jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby zobaczyć tyle fajnych miejsc po prostu w mniejszym tłoku. Ale tak, w ogóle się nie wyczuwa takiej atmosfery pandemicznej. Przynajmniej ja tego nie odczułam. Zupełnie inaczej niż w Polsce. Są oczywiście punkty dezynfekcji wszędzie i nadal są sklepy z maseczkami, ale mało ludzi jakoś tak to wciela w życie, wydaje mi się. Co ja o tym sądzę? Nic o tym nie sądzę. Akceptuję to, jak to tutaj wygląda, natomiast sama staram się zachować tak, jakbym była w Polsce, bo też już się przyzwyczaiłam. To tyle. To jest, słuchajcie, obraz na żywo. Coś pięknego. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Wiedeń jest najlepszym miejscem do życia na świecie i w Europie. Dowiedziałam się dzisiaj, jeśli chodzi o miasta. Jest tutaj najwygodniej, pan się na mnie właśnie patrzy, czuje się dziwnie i chciałam powiedzieć, że jest tutaj po prostu najwyższy poziom życia, najlepsza infrastruktura, edukacja i stabilność życia także. I służba zdrowia. Zapraszam. Wszystko jasne. To był nasz dom i było wspaniale. Dzień dobry, dzień dobry. Wtorek rano, idziemy po śniadanko i robimy piknik. Wszystko kręci się wokół jedzenia. Pozdrowienia. Tak wygląda najmniej glam instagramowe śniadanie, czyli trochę to co wczoraj, trochę rzeczy nowych ze sklepu, ale słuchajcie, widoczek rekompensuje brak eleganckiego podania. Tak od mniej więcej, moi drodzy, godziny wygląda moje życie. Leżę i opalam się w parku. Jest wspaniale. Moja przyjaciółka zaraz jedzie, założy okulary. Jedzie sobie dalej zwiedzać Austrię. Mam dzisiaj lot i pójdę sobie do Muzeum Sztuki Albertina, Muzeum Sztuki Współczesnej. I potem sobie usiądę gdzieś w kafejce i troszkę popracuję, bo fajne rzeczy się szykują. Jeszcze Wam nie mówiłam, znaczy mówiłam na Instagramie. Szykuję dla Was e-booki, czadowe rzeczy. Jeszcze nic nie zdradzę. Zaczynamy, moi drodzy, zwiedzanie muzeum po raz pierwszy sama. Zobaczymy. Nie powiem, że mi się czuła jak w domu. Jak dla mnie trochę tłumacz. A oto powód, dla którego tutaj przyszłam. Impresjoniści. Po to, żeby sobie uporządkować sztukę współczesną, bo ja nie jestem ekspertem, a bardzo chciałabym mieć poukładane te wszystkie epoki. W każdym razie teraz idę na poziom minus jeden na Andy'ego Warhola i tyle. I wymyśliłam po prostu genialny deal, bo zostawiłam, słuchajcie, walizkę tutaj w szafce i pójdę sobie dalej do kawiarni i potem wrócę po moją walizkę. Genialne. Ostatni raz rzut okiem na cudowną katedrę i dziecko idzie szamać. Dzień dobry, jestem w raju i mam taki widok. Opłacało się iść pół godziny. Dobra, wziąłam kilka kęsów. Wybaczcie, że jem, ale jestem w raju. Totalny basic.
brokuły, batat, kapusta, buraczki, szpinak, komosa i sos orzechowy. Jakby ja więcej nie potrzebuję do szczęścia.